Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Lukas i chciałem Was zaprosić do kolejnego materiału z zremasterowanej serii Dark Souls 3 na moim kanale. Dobrze moi drodzy, po dość kontrowersyjnym poprzednim odcinku ruszamy dalej. Przy okazji taką pomyślałem sobie, że zmienię lekki tutaj szczegół, mianowicie mam teraz hełm zamiast kaptura. Tak, wiecie, dla odmiany, po prostu. Spokojnie i tak kupimy sobie po prostu element tutaj zbroi Nieumarłego Legionu, ale na razie mnie nie stać, bo potrzebuję bodajże 7000 dusz, całkiem sporo. Dobrze, wracamy do Katedry Głębin, gdzie już będziemy już tak dokładnie eksplorować, już tak sensu stricte Katedrę Głębin, a nie jakby obrzeża, bo do tej pory żeśmy biegali dookoła. Był tylko malutki fragment, samej katedry. Natomiast teraz już będziemy eksplorować jej całość, tak jak być powinno. I kurczę, powiem wam, że wiecie co, chyba nawet dobrze, że nie kupiłem do tej pory tego klucza, który otwiera wieżę w Kaplicy Zjednoczenia. Dlaczego? Ponieważ tutaj możliwe, że spotkamy w końcu Patchesa. Patches, on się troszeczkę jakby baguje, jeżeli go spotkamy wcześniej, bo jest taka możliwość, żeby go wcześniej spotkać. Teraz czy tu? Tak, moi drodzy, tu już będzie olbrzym. Dobra. No to jedziemy, nie? Jedziemy z tematem. Oby mnie tylko nie dorwał. W sensie nie dziabnął za mocno. Bo to, że mnie dziabnie, to pewnie jest pewne, nie? Dobra. O kurde, nie wierzę. Aha, no tak. On nie, ale... Kusznik tak. Ale dobra, ten kusznik... O kurde. O kurde! No to było zbyt piękne, nie? To było zbyt piękne, żeby ani razu mnie nie trafił. No tutaj mnie praktycznie jeden cios, drugi cios. O, dobra, udało się. Udało się i to najważniejsze. I to jest najważniejsze. Wiecie co? Przecież nie, raczej nęcąca czaszka raczej niewiele by pomogła, jeśli chodzi o tego skurczybyka. Tak mi się wydaje. Po tamte skarby, które minąłem, spokojnie, wrócimy. Tylko trzeba po prostu załatwić tego olbrzyma, nie? No, a na obecną chwilę nie jestem w stanie. Jako łucznik, ewentualnie jako czarodziej, jak najbardziej. Zresztą jako czarodziejka, kiedy właśnie gram tą postacią, no to elegancko. To w zasadzie ubiłem go i nie było problemu. Dobra. Szukanie wskazówek. Jest to cud, moi drodzy. Chociaż nigdy z niego nie korzystałem. Wyświetla więcej wskazówek i znaków bez użycia żaru. Cud dla zaginionych dusz udostępnia dodatkową pomoc z innych światów i ujawnia znaki przyzwania bez używania żaru. Wiara jest jedynym przewodnikiem kapłanów, co oznacza, że nie mają potrzeby sięgać do drugorzędnych źródeł wiedzy. Mimo tego jednak cud ten przekazywano pomiędzy przezornymi duszami, by zapewnić zagubionym choć iskierkę nadziei. Szczerze, nie korzystałem z tego nigdy, bo zazwyczaj grałem na żarze, więc wszystkie wiadomości miałem dostępne. Ale zdaję sobie sprawę, że część może używać, bo na przykład nie chcę grać online. Nie chcę być jakby dostępny dla również invaderów, tak? Czy po prostu dla najeźdźców. I po prostu może to używać. Przed tobą grubas. Zgadza się, graczu. A nawet nie tyle grubas, co grubaska. Misjonarka. Babcia. Wiele ma imion. No chodź tu, ty cholero. Kurde. Oj. Serio, szata misjonarki. Naprawdę? A ile ja się męczyłem z tego czasu, żeby to zdobyć, nie? A tu cyk. I już, nie? Nie, no fajnie. Żar. Dobra, mamy tylko... Już nie powiem kogo. Tam z tego co widziałem... Znaczy z tego co pamiętam jest pierśń bodajże Lloyda. Który to... zwiększa bodajże obrażenia. Jeżeli mamy... pełną ilość zdrowia. Znaczy... O nie, kurczę mocno spadłem. Ale głowie nie dam. Na pewno coś z pierśniem Lloyda było, nie? A wiecie, jaka jest moja pamięć. Nie chciałbym tutaj kogoś wprowadzić w błąd.
No dobra. Skoro to już mamy, to teraz pochodźmy sobie z mimikiem, nie? Co tam mimik kryłeś? Co ty kryłeś, mimiku? Oczywiście uważaj na potwór. Tutaj wspieramy. Wspieramy, wspieramy i... Uła. Szczerze mówiąc myślałem, że będą większe obrażenia, ale też tragedii nie ma. A wręcz przeciwnie, poszło bardzo dobrze. I 2200 plus do tego święta księga Braillem z głębin. Również księga dla tutaj naszej dobrej Iriny, ale lepiej jej nie dawać. Zresztą, chociaż zaraz, czy tutaj księga z głębin to ona była ta zła, czy nie? Pisana Braillem święta księga z głębin należy do biskupów z katedry. Dają Bejerzowi i tak dalej. Księga ta powstała z myślą o uczeniu biskupów głębin boskiej ochrony. Później jednak dopisano do niej mroczne opowieści, przez co uważane jest, a no właśnie, za bluźnierczą, więc nie, nie dajemy tej księgi. Tej księgi nie dajemy. A zaraz, tutaj już były te zasadzki? Były, były. Tylko czy teraz? Wiem na pewno, że tutaj będzie jeden z takich twardszych przeciwników. Lubi ich ogólnie, z nimi walczyć. To nie zmienia faktu, że są niebezpieczni. Mowa o rycerzach katedry, potężnych wojakach, którzy tutaj, no sami widzicie, ogromna tarcza, ogromna buława i do tego jeszcze potrafią wzmacniać cudami swoją broń, więc taki paladyn można powiedzieć, stricte paladyn. Raz, a no właśnie, trzeba uważać, bo w miejscach, gdzie on uderzał, powstawały swego rodzaju kropki i one wybuchają po jakimś czasie, nie? Można przyłamać właśnie ich obronę i udało się. Udało się. Proszę bardzo. To jest potęga wielkiego miecza Gatsa, moi drodzy. Potęga, z którą trzeba się liczyć. Co nie zmienia faktu, że z nimi również trzeba się liczyć. Gdyby mnie ktoś tak trafił tak konkretnie, to byłby problem. Czy to był krytyczny przeciwnik? Tak, zgadzam się. Tylko nie wiem, czy jest gra warta świeczki, jeśli chodzi o to miejsce. Ale... Wiecie co? Wezmę sobie to zawiniątko. Może z kilka razy uda mi się nawet trafić tego bydlaka, który sobie stoi tu. Czy stoi? O właśnie. I on jest o tyle wredny, że powoduje klątwę. Ojej, ukochany, toż to było, wiecie co? To jest smutek, no GG. Szafir Aldricha. To takie smutne, nie? Że takiego przeciwnika, z którym kiedyś się męczyłem, to teraz takie... Serio? Naprawdę? Odnawia punkty skupienia przy atakach krytycznych. Zniekształcony pierścień pozostawiony przez Aldricha, świętego głębin, odnawia punkty skupienia przy krytycznych atakach. Aldrich cieszą się ponurą sobą ludożercy i najwyraźniej pragną podzielić się ze światem radością pochłaniania innych w akompaniamencie ostatnich drgawek i agonalnych wrzasków ofiary. A, tak swoją drogą, bo w sumie zapomniałem nawet, tutaj poprosić, tak, żebrać tutaj o łapki, nie? Ale tak już na poważnie, no to jeżeli ten materiał ci się spodobał, drugi graczu, no to zostaw tą łapkę w górę i ewentualne subskrypcje i na pewno napisz komentarz, bo to bardzo pomaga w rozwoju kanału. A myślę, że jeżeli mamy swoje ulubione kanały, ja na pewno też mam swoje ulubione kanały, i zostają łapki w górę. Oczywiście, jeżeli materiał mi się podobał, nie? No bo jeżeli mi się nie podobał, no to zazwyczaj nie. Albo mu daję łapkę w dół, nie? No bo jakby na tym to polega. Dobra, a teraz przed nami Kirk. Moi drodzy, Kirk, długi palec. Jest to kolejny z parców Rosarii, coraz. No i on jest już znany w środowisku Soulsów, tak? Tutaj znany recydywista, nie? Bo występował w pierwszej części, również nas atakował dosyć często. I jest twardy, jak widać, jest twardy. Problem. O nie. Ja też miałbym problem. Ale proszę bardzo. Bez większego problemu, choć nie ma co go lekceważyć, moi drodzy. Ząbkowany prosty miecz i kolczasta tarcza. Nie ma co go lekceważyć, bo on naprawdę może nieźle poharatać człowieka. Ząbkowany prosty miecz, proszę bardzo. Miecz Kirka, długiego palca. Niesławnego rycerza cierni. Wzdłuż klingi tkwi mrowie ostrych kolców.
Te złowrogie ciernie powodują u trafionych ofiar ciężkie krwotoki. Całkiem spoko broń, trzeba przyznać, szczególnie właśnie z tymi krwotokami. W połączeniu z prostym mieczem, czyli stosunkowo szybko bronią, no może być naprawdę śmiertelne, nie? Także... A, no i tu jeszcze tarcze. Tutaj. Tarcza kilka długiego palca niesławnego rycerza cierni. Właśnie ciernie obrastają całą jej powierzchnię. Ten bezlitosny projekt czyni z osłony skuteczną broń, powodującą ciężkie krwotoki u wszystkich, którzy mają na tyle pecha, aby się z nią spotkać. Tylko zastanawiam się, jak... A, no właśnie, to tutaj nie możemy parować, tylko możemy bić tą tarczą. Proszę bardzo, w ten sposób. No nie, ja jednak wolę swoją tarczę do parowania. Może jakoś ostatnio często nie paruję, ale zdarza mi się to na pewno częściej, więc... Nie, nie, jakby z parowania nie mam zamiaru... Nie mam zamiaru rezygnować. Dobra, mamy olbrzyma, ale mamy również... A, słyszałem! A, kurczę, bu... A mówią, że high ground daje mi, kurczę, przewagę, nie? A tu tak... Nieprawda. Nieprawda. Byłem na wyższym poziomie i nie trafiłem go. Także... Prequele Gwiezdnych Wojen kłamią, to Anakin powinien wygrać z Obi-Wanem, a w zasadzie Vader już wtedy. A nie Anakin. No dobra, i teraz mamy dwie ścieżki. Na prawo, w zasadzie do bossa i na lewo. Oczywiście pójdziemy sobie na lewo. Powalczymy sobie z Olbrzymem, weźmiemy sobie wszystko, co on tam ma. I oczyścimy sobie to. Na szczęście olbrzymy się nie respią, więc jak już raz załatwimy gagatka, to w zasadzie mamy to z głowy. Tylko, no niestety, jak widać na załączonym obrazku, no ciężko się tutaj porusza, ale z samym olbrzymem, nie, z samym olbrzymem nie ma jakiegoś większego problemu. Chociaż pewnie zanurzycie po tych słowach zginę. To jest bardzo prawdopodobne, ale nie, z olbrzymem jakoś nie ma problemu, bo i tak, przede wszystkim go nie ma co namierzyć, nie? Jest na tyle duże, że ciężko go nie trafić, nie? Po prostu trzeba jakby między nogami biegać. I to wszystko. Proszę bardzo. Nic trudnego, moi drodzy. Ale strach ma wielkie oczy. Przy okazji bardzo dziękuję za pozytywne, jakby takie pozytywny odbiór tutaj materiału Pogadajmy sobie o Dark Souls. Bardzo się z tego powodu cieszę, że tylu osobom się spodobał i tak zachęcił do dyskusji. Czyżby? Tak, moi drodzy, padł. Proszę bardzo. Olbrzym padł. Bardzo dobrze. Bardzo się cieszę, że zachęcił tak do dyskusji. Bo powiem wam, że jakoś nie ma specjalnie dużo takich propozycji. No i wybaczcie ten cringe z początku. Wybaczcie ten cringe. O, kaptur dziewoi. Szata dziewoi. A to jest set bodajże Ri. Nie pamiętam, czy się wymawia jej imię, ale chodzi o Rea, jakoś tak. Storland, która występowała w jedynce. Która niestety, no tak trochę kiepsko skończyła. W sumie niezależnie od historii. Biała szata zakładana często przez podróżujące dziewoje to część oficjalnego podróżnego stroju noszonego bez względu na pozycję społeczną kobiety. Jest miękka i zgrabnie uszyta, lecz nie nadaje się do walki. No bo ta szata raczej z reguły nie jest przygotowana do walki, a przynajmniej nie do takiej zbrojnej. Duży odłamek tytanidu. Fajnie. I trzeba będzie to zbierać, koniecznie. Bo tymi odłamkami, tymi dużymi odłamkami będziemy sobie ulepszać już naszą broń, która już na obecną chwilę jest całkiem niezła, ale wiecie, jak ulepszymy sobie ją na plus 10, moi drodzy, to dopiero będzie totalna masakra. Totalna masakra. Aż dziwne, że nikt mnie tutaj nie atakuje z graczy. Bo... Wiem, że katedra może nie jest najbardziej popularna, ale często jak gram tutaj ze znajomymi, pozdrawiam tutaj serdecznie, to właśnie atakowali nas w katedrze. Oj, kogoś idąca do domu, fajnie, przy okazji ten trójząb. Trójząb, proszę bardzo. Ozdobiony symbolem wiary srebrny dwuząb. W zasadzie dwuząb, nie trójząb. Niegdyś dzierżony przez świętego Klimta. Odrzucił tę żywiącą się wiarą broń tego samego dnia, gdy go samego opuściła wiara.
No i dobrze. Udało się rozwalić jednego olbrzyma. Uda się rozwalić jeszcze drugiego olbrzyma, co też zmieni swego rodzaju kwestię dialogową, o ile tutaj, o ile Patches się pojawi. Trzymajcie kciuki, żeby Patches się pojawił. No może jeszcze nie w tej chwili, ale ogólnie wiecie, o co chodzi, żeby on się tu pojawił, bo ci, którzy grali w Soulsy, wiedzą, że nie wiem, przynajmniej tak u mnie było, ale często zdarzało się tak, że jakby ten etap, jeśli chodzi o Soulsy, no, był taki zbagowany po prostu. No chodź tu, chodź tu. Tylko no właśnie, ten paladyn jest otoczony przez dwóch złodziejaszków, nie? Tak trochę niefajnie. Nawet bardzo bym powiedział niefajnie. Bo on sam... Oho, i wycofałem się naprawdę głupio. O nie. O właśnie. I... Kurczę, w połączeniu... Dobra, przynajmniej mamy... jakieś normalne podłoże. Ale on też był spowolniony, a tego nie wiedziałem. Myślałem, że on... jakby jego to nie dotyczy, nie? A tu jednak cyk, niespodzianka. Dobra, najpierw złodziejaszków, nie? Najpierw ich. Dobra. I teraz już możemy tak na spokojnie z nim walczyć, nie? Ciekawe, czy da się sparować go. Zobaczymy, nie? No tarczy, na pewno, uderzenie tarczy na pewno się nie da sparować. Ale buławę. No tak, tak, chcę walczyć, tak. Udało się! Udało! Elegancko! Bo szczerze, nie byłem pewny. Nie wiem, jak w przypadku rycerzy katedry z ogromnym mieczem, tak? Takim troszeczkę jak moim, może troszeczkę mniejszym. Tak, ale ogólnie podobna broń, to nie wiem. W jakim przypadku? Czy można? Możliwe, że tak. Ale możliwe, że teraz mówię bzdurę. Dobra. Rozwalmy drugiego giganta i przynajmniej będziemy mieć ich z głowy, nie? Co drogo, ja tam nigdy nie patrzyłem. Czy tam coś jest? Nie widzę. Dobra. Ale ty tak gadu gadu. A fajnie po prostu będzie rozwalić tego giganta i zobaczcie, już mamy naprawdę sporo dusz. Bardzo się z tego powodu cieszę, bo będziemy mogli sobie właśnie dokończyć set tutaj nieumarłego legionu. I byśmy mieli już to z głowy. Potem będziemy sobie zbierać na właśnie klucz do wieży. Kupujemy. No chodź, chodź tu. Tego giganta możemy spokojnie sobie, że tak powiem, przywołać. Albo zmusić, żeby on podszedł. Tutaj na miejsce, że tak powiem, no lepszą pozycję, nie? Lepszą pozycję. O właśnie, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. No chodź, 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 chodź olbrzymie, chodź. I walka w tym miejscu to już w ogóle nie banał. No tak, mówiłem, żeby nie oznaczyć tutaj olbrzyma, a sam to zrobiłem, nie? Dobra. Dziękujemy. Sami widzicie, że teraz tutaj to już teraz jest banał, nie? Ile ma zdrowia? A, niecałą połowę już ma zjechaną. Dobra. Kurczę, co za glut, no. Już się zamachnęło tu, sru! Nie, taki... te przeszkadzajki, nie? Dobra. I tak jest, moi drodzy. Kolejny upada. A ja rozwalę te przeklęte gluty. Strasznie irytujące, nie? I zobaczymy, co pozostało po tym potężnym przeciwniku. O! Dużo odłamek tytanii, to akurat fajna sprawa. No i ciasto z Wajna, nie? Czyli taka trochę gówniana nagroda. Jak za takiego przeciwnika. Zresztą pamiętam w pierwszej serii, matko, jak ja tutaj walnem Zuhara, to myślałem, że sam jak się teraz pomyślę o nim, no to... aż mi jest tak ewidentnie wstyd. Chociaż z drugiej strony zrobiłem ten cringe z tym odcinki Pogadajmy, nie? I... ale wiecie...
Czasami trzeba jakoś tak dziwnie, śmiesznie zacząć. Może trochę żenująco, ale śmiesznie. O, drangejskie rękawice. Do tego. Rozwalimy sobie tego gluta i będziemy mieć go z głowy. Zaraz sobie cały drangejski tutaj set zdobędziemy. Nie wiem, zawsze mnie wpadam w obrzydzenie, jeśli chodzi o tego przeciwnika a la larwa, nie? Takie... Aj, nie wiem, no. Blady język, kolejny blady język, do tego dusza, duża dusza nieznanego podróżnika bodajże i o, drangejskie buty, tak, z Dranglake. Kiedyś, wiecie co, tak, nie wiedziałem, o co jakby chodzi, nie, tak drangejskie, nie, i tak dalej, ale tak się śmieję, tak, z Dranglake, nie. Drangejska zbroja i chyba tam jest broń. Bo także buławy albo włócznie, chociaż włócznie chyba później będzie dopiero po pontyfiku Salivanie. Młoty drangejskie, dokładnie. Więc cały set drangejski, proszę bardzo, bardzo fajny set, choć jego odporne absorpcje nie są specjalnie duże, bardziej chodzi o odporności, nie? Są całkiem spore, ale równowaga sobiutka. Zbroja rycerzy Drang, którzy twierdzą, że pochodzą z krainy znanej z legendy o zjednoczeniu płomienia. Lekki i mocny zarazem, strój ochronny wzmocniony rzadką gejstalą. Rycerze Drang byli nigdy sławnymi najemnikami, zdrada jednak zaprowadziła ich ku otchłani, gdzie zostali na zawsze rozdzieleni. I tak to wygląda. Bardzo ładny set, trzeba przyznać, jeśli chodzi o stylistykę. Ale no... Jeśli chodzi o absorpcję, to tak trochę słabo. Ale wiecie... Zbroja w Soulsach aż tak jakoś nie jest mega, nie? Taka użyteczna. W dwójce, powiem wam szczerze, już o wiele bardziej zbroja miała sens. Tym bardziej, że mogliśmy jeszcze sobie ulepszać tak dalej, nie? Więc mogliśmy mieć naprawdę potężny kawał żelaza na sobie i wtedy to już robiło różnicę, nie? Szczególnie, że mogliśmy sobie ulepszyć zbroję, na przykład, którą lubimy. Ja na przykład w dwójce uwielbiałam zbroję tutaj lustrzanego rycerza. Ale lustrzany rycerz to jedno. Również uwielbiałem zbroję tutaj, a w zasadzie to taka moja ulubiona była, to zbroja, już wam mówię, Velstada Królewskiej Tarczy. No powiem wam, ta zbroja jest świetna i ja dziwiłem się, dlaczego tutaj no twórcy uznali, że nie, że to nie ma sensu. Przy okazji otwieramy sobie kolejny skrót. Voila. Wracamy sobie do kapliczki, żeby tam co nieco przygotować. Przy okazji kupimy sobie właśnie ten hełm, nie? A już kończąc, pełny set Gatsa. Taki, jaki miał być. Chociaż, wiecie, on nie miał takiej charakterystycznej czapy, nie? Ale no już dobra, tu tak możemy sobie to jakoś tak uogólnić. Proszę bardzo, kupujemy, jest. Choć w teorii niby mogliśmy hełm kolczy wziąć, nie? Ewentualnie maskę wygnańca. Tu również mamy płaszcz skrytości, który pojawił się po zabiciu Orbeka. Tradycyjna kurta szkoły smoka w Weinheim. Zwykle barwi się na granatowo, a czarna wersja zdobyć ma czarodziejów prowadzących mniej oficjalne działania. To tajni agenci uznawani za mistrzów manipulacji dźwiękiem, także no wiecie... dobra, oczywiście kupujemy sobie hełm nieumarłego Legionu, nie? I teraz... Teraz... A, jest tutaj, proszę bardzo. I jest, no lepsze od kaptura. To na pewno. I waga troszeczkę cięższa. I proszę bardzo, mamy już pełny set nieumarłego Legionu. Proszę bardzo, wygląda to w ten sposób. I teraz myślę, że możemy być już tak w pełni takim potężnym tutaj... No, legionistą. No dobra, czy coś jeszcze mam do zrobienia? W zasadzie mógłbym polewelować, to nie byłoby głupie. I wiecie co? Jeszcze pójdę sobie po nasionko olbrzyma, jak już tak była taka mowa o Dark Souls 2. Otóż warto zaznaczyć, bo nie każdy o tym wie, szczególnie nowi gracze. Myślę, że o tym też poruszę w którymś odcinku Pogadajmy na YouTubie. Tak, na YouTube. Nie, bo ostatnio występowałem w Pulsacie, nie? No ale nie, ogólnie tutaj poruszę ten temat, że po każdym pokonanym czerwonym duchu i po każdym pokonanym bossie
można sobie wziąć takie nasionko. Proszę bardzo. Tylko nie tak hurtowo. Czyli załóżmy teraz, udało się pokonać kolejnego czerwonego ducha, lecimy po nasionko. Udało się pokonać bossa, idziemy po nasionko. Dzięki czemu można mieć naprawdę bardzo fajne wsparcie. Czym jest takie nasionko, tak żeby być już dokładnym, to proszę bardzo, wrogowie reagują na najeźdźców. Sprawia, że wrogowie reagują na intruzów. Wielkie drzewa znane były też jako obserwujące, a ich nasiona demaskowały agresorów. Odpowiednie użycie tych nasion pomaga w zwalczaniu mrocznych duchów. Dokładnie, więc przypuśćmy, że jakiś gracz chce wciągnąć tutaj was w pułapkę, ewidentnie. Nie chce walczyć tak jeden na jeden, tylko biegnie do tutaj przeciwników, nie? No to właśnie z automatu możecie użyć tego inaczej. Chce was ściągnąć pułapkę, bierzecie to nasionko i wówczas jakby cała jego pułapka no idzie się po prostu psuć, że tak się wyrażę. Dobra, a teraz my pójdziemy sobie na dach. Tu będzie można odblokować sobie jedno przymierze. Jest to przymierze palców Rosarii. Ja tego brać nie będę. Pokażę wam tylko, gdzie ono jest. Wiecie, żebyście po prostu wiedzieli, ja korzystać z tego nie będę, bo nie chcę jakby podążyć inną ścieżką, ścieżką Mrocznego Księżyca, więc to będzie jakaś taka ciekawostka, nie? Chyba, że jakby już będę w tym Mrocznym Księżycu, to potem będę mógł po prostu przyjąć palce Rosarii. To nie jest tak, że nie można przyjąć, tylko chodzi o jakby questline series, nie? Choć z tego co słyszałem, to chyba wystarczy jakby nie brać tego przymierza, nie? Ale ja wolę nie ryzykować, po prostu pokażę wam, gdzie ono jest. Samo ognisko również sobie odpalę, ale samego przymierza brać nie będę. Przynajmniej dopóki nie wykonam tego zadania Ciris. Piersiń głębin. I to chyba dawało dodatkowe czary. Fajna sprawa. Pierścień wręczany biskupom katedry głębin pozwala na dostrojenie dodatkowych czarów. Katedra jest leżem, w którym lęgną się największe koszmary i jako taka potrzebuje, by ktoś prowadził narrację jej dziejów, aby jej cele były zawsze pamiętane i wypełniane. To zaiste groteskowa filozofia, lecz najwyraźniej nie na tyle, by powodować szaleństwo. Tak, te opisy takie no, charakterystyczne dla serii Souls, nie? Takie właśnie o tym też poruszyłem temat, jeśli chodzi o... Tutaj można powiedzieć w odcinku pogadajmy, że no to nie jest gra, która prowadzi nas za rączkę, nie? Jakby nie patrzeć. Dobra, przestań machać. I tak nie mógł trafić. Tak się zastanawiam, czy właśnie teraz jakby nie użyć tych dłuży do kupienia tego klucza. Na razie otwierać tej wieży bym nie otwierał, ale po prostu ten klucz bym miał, nie? O nie, już myślałem, że spadnę. Wiecie, niby mam skrót, ale... Dobra, mamy cię. Może sobie kupię. Dziękujemy. Tutaj chyba zasadzka jest, z tego co pamiętam. Że za nami... Albo przed nami... O właśnie. Bardziej przed nami, bo on nie wychodził tak od razu, nie? Tylko poczekał. Poczekał wrednie i dopiero potem wychodzi, więc warto to mieć na uwadze. No dobra. Mamy to. Swoją drogą tutaj, żeby odkryć to miejsce... znaczy, samo to miejsce to może odkryje się łatwo. Bardziej chodzi o jakby odkrycie przymierza, nie? To nie jest już takie oczywiste. Powiem wam szczerze, przynajmniej dla mnie nie było. Uważaj na górę. A, jest. Tylko no właśnie, nie mam nic, co mógłbym tutaj rzucić. No właśnie, no szkoda, no. A moja broń jest, no, jest długa, ale nie aż tak, żeby sięgnęła tamtego typka. No dobra, to lecimy od razu tam na koniec. Bo tutaj są barierki i podczas walki nie spadniemy, nie? A... O, arbalest. Arbalest. No, dobrze powiedziałem. No, chodź tu. Dziękujemy. I chyba tu jeszcze były jakieś gagatki.
Przed tobą ukryta ścieżka i guzik, prawda? A może? A zaraz sprawdzę. Blady język. No co za wrednota jaka, no. I uwaga. Guzik, prawda. Nic nie ma. Chyba, że chodzi mi o to, że faktycznie tam jest ścieżka. No to wtedy tak. To ma sens. Wiecie, niby człowiek wie, ale tak musi sprawdzić, nie? Nie wiem, ma się coś takiego? Dobra, lecimy do tego przymierza. Tylko niestety to miejsce jest strzeżone, moi drodzy, przez rycerzy katedry. Potężnych wojowników. I tak powiedziałem, o ile sami przeciwnicy nie są jakoś mega wymagający, czy inaczej, no są wymagający, nie? Jakby nie ma co się oszukiwać, ale walka tutaj, nie? No sami widzicie, grozi upadkiem i nasz tutaj rycerz katedry udowodnił, że lepiej nie. I tak, ogólnie trzeba spaść tu. Oła. Ta rycerz też posługuje się kuszami, czyli bardziej arbalestem. Musimy skoczyć tu, gdzie widzimy teraz, nie? W sensie tutaj mamy taki zeskok i tutaj na dół. Jakby tam trzeba zeskoczyć. Tylko... O właśnie, to będzie z tego miejsca. Ja się uleczę i... Trzeba będzie zrobić dokładnie coś takiego. Proszę bardzo. Troszeczkę poranimy się. Ale to nic. To nic. Dobra, mamy to. O, widzicie? Zauważcie jedną rzecz. Jak ona atakuje, nie? Pamiętacie ten wuj ząb? Nie? Nie wiem, przyjrzyjcie się temu pociskowi. Wiem, że ciężko... Kurde. Ciężko jest się przyjrzeć, kiedy tak się biega w to i z powrotem, ale tutaj wszedł. O! O? No ewidentnie ten dwójząb. Więc ci wszyscy tutaj prawdopodobnie to byli kapłani, nie? Ale co się dokładnie stało? Czemu wyglądają w ten sposób, a nie inaczej? To nie mam pojęcia. Zaraz, czy tam jest cebularz? Dobre pytanie, czy tam jest cebularz? Nie wiem, ale wiem, że można sobie tutaj... O, otworzyć. Proszę bardzo, przejście. Tylko on chyba był po drugiej stronie. Właśnie cebularz. Ja nie wiem, przypadkiem nie zepsułem jakby tego questa. No ale nic, dobra, idziemy dalej. Jakby sobie tylko to dokończyć, dotrzeć do ogniska i wtedy już będziemy mieć święty spokój, nie? Przy okazji tutaj można zdobyć, to też warto zaznaczyć, czerwony statutowy rysik, nie? Jeżeli ktoś lubi tutaj się pojedynkować. A wiem, że takie osoby na pewno są. W OP oczywiście. Dobra, kolejny. Obrzydlistwo, obrzydlistwo. Ale też popatrzcie, ile dusz nam wpadnie, nie? No co za obrzydliwe tutaj robale. I zauważcie, że on jeden nas nie atakuje. Czy to sojusznik? No właśnie, nie? Nie atakuje nas totalnie. Możemy się przyjrzeć jakby chociażby jego kosturowi. Zobaczcie, jak to wygląda. No ale niestety, panie kolego. Czerwony statutowy rysik. I on, proszę bardzo, tutaj opis, bo w sumie nie wiem, czy też dawam opis wielkiego rysika. W sumie dam. Dawaj się przyzywać jako upiór do innych światów dzięki swojemu znakowi i pokonuj bossów obszaru, żeby zdobywać siłę płomienia. Natura Lotryk jest mętna i niejasna. Biały statytowy rysik pozwala nierozpalonym pomagać sobie nawzajem. A czerwony? Przedmiot gry sieciowych oczywiście. Dawaj się przyzywać do innych światów jako mroczny duch i pokonaj żagi w żaru, żeby zdobyć siłę płomienia. Nie wszystkie mroczne duchy są podłe. W innym wypadku nie używałyby tego statywego rysika. Czyli po prostu no, forma pojedynku, tak? Natomiast, moi drodzy, przymierze. Przymierze mamy tutaj. Za tymi potężnymi drzwiami i już przed nami widać tutaj... Czy to był zabójca? No, jeszcze nie ma. Ale ogólnie tutaj mamy właśnie rozarię. I ognisko. Oczywiście nie będę przyjmował jej przymierza. Wolę nie ryzykować.
przy okazji cierniowa zbroja i ogólnie zestaw Kirka, ale proszę bardzo, wygląda ona w ten sposób. Dosyć intrygująco, trzeba przyznać, ale jest o tyle ciekawe przymierze, że dzięki niemu możemy sobie zmieniać statystyki, nie? To jest bardzo istotne. Dobra, moi drodzy, wracamy do kapliczki znaczenia. Myślę, że możemy sobie kupić ten klucz. Chociaż zastanawiam się, czy nie da się jeszcze troszeczkę poziomów. No, ale chyba klucz kupię, nie? Chyba kupię klucz po prostu. I zrobimy sobie może RM roku. Bo dlaczego nie? Nie wiem, czy zrobiłem RM roku. Ha. No nie wiem. Dobra, klucz, tak. Trzeba kupić owy klucz, który kosztuje 20 tysięcy, nie? Klucz do walącej się wieży za kaplicą. Otwiera drogę do dzwonnicy. Dzwonnica to grup dawnych strażników ognia. Gdy któraś z nich wykonała swoje zadanie, prowadzona jest ku prawdziwej ciemności, w której zapada zasłużony sen. Tak, faktycznie tam możemy znaleźć, moi drodzy, po prostu no, cały cmentarz strażniczek ognia. Jak również możemy tam znaleźć set strażniczki ognia, ale to inna bajka. Także moi drodzy, bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że ten materiał wam się spodobał. Pamiętajcie o łapę w górze, pamiętajcie o skomentowaniu, pamiętajcie o ewentualnej subskrypcji. No i życzę wam miłego dnia lub wieczoru, w zależności kiedy mnie oglądacie. Także do usłyszenia tutaj, drogie dusze.